No jakbyśmy się na Quizlet Live widzieli. Jadę autem i słucham was o MG. Mam Dobrze, nadzieję, że bez witajcie. wypadku. O, jest parę osób, super. No oczywiście, 28 osób nas ogląda. Witajcie wszyscy, kochani. My jeszcze Paulina potrzebujemy pisze, że czeka na wyniki konkursu. Tak, to postaramy się w miarę szybko, chociaż mamy pewien harmonogram i wyniki są troszkę później w harmonogramie. Dajcie nam jeszcze minutkę, sobie zresztą też na dołączenie, może jeszcze kilka osób się pojawi. Czekajcie, ja muszę sobie coś do picia wziąć. Tak, to jest dobry pomysł, zawsze. Ojejku, a gdzie ja ci wstawiłem te miksy? Aniu, dzisiaj. Nieważne, szybko prześlemy. Przesłać ci. Nie, w drive'ie. Na tym, masz link w naszej konwersacji. Dobra, spokojnie, prześlę raz jeszcze szybciutko. I spróbujemy w ten sposób trochę oszukać system. O ile się da. Mariusz, widzę szampana, otwierasz? Ale was dużo. Super. My przywykliśmy do trzech osób na Quizlet Live. Ale cieszymy się niezmiernie. No dobrze. Ja chyba jestem w miarę ogarnięty. Nie wiem, czy chcemy jeszcze udostępniać gdzieś tę informację. Także witajcie wszyscy serdecznie. Aniu, jesteś gotowa? Jestem gotowa. Nagrywamy 3 minuty 33 sekundy, jakbyś chciał wiedzieć. Dobra, ja mam koło 7, a to sobie napiszę. 3:33 u Ani, bo my nagrywamy też wersję audio, która okaże się jutro. Dla tych, którzy dzisiaj nie mogli z nami być i świętować. Chociaż ja nie ukrywam, dzisiaj jestem taki dość melancholijny, nostalgiczny. Jakbym 40 kończył. O, ja też, ja się dzisiaj rozpłakałam kilka razy, więc spoko. Dzięki Szymonowi ze wzruszenia. Takie radosne te urodziny planujemy właśnie. Więc tak, przywitam się, cześć. Dorota pisze do nas z Torunia, cześć. Cześć Aniu, Patrycjo, Paulino, Mariuszu, Beato, Macieju. Ewo, Kamilu. Bożeno. Wow. Januszu, Tereso, Doroto, Kamilu, Magdo i Ewo raz jeszcze. Happy birthday, yes, thank you. No dobrze, to co? Nie wiem, w którym momencie odpalimy świeczki, jak mam. O, ja świeczki zostawiam na parapecie. Ja już nie będę, będę wstawać po nie. Dobra, to ja pozwolę sobie odpalić i tak sobie zaczniemy. Świeczki się palą, są dwie. To jest kwadrans na angielski, lekcja 103. Jej! Happy birthday! Happy birthday, everybody! Dobrze, przejdziemy sobie bez muzyczki, bo okazuje się, że jest dość trudne udostępnianie w tym programie muzyczki, ale postaramy się i tak to zrobić dzisiaj. Więc tak, welcome everybody to our second birthday episode. Witajcie, kochani słuchacze, na drugim urodzinowym odcinku kwadransu na angielski. As you should know by now, this is Szymon. And Ania. Dziś nie będzie lekcji angielskiego, raczej wspomnienia i podsumowanie całego roku nagrywania kwadransu na angielski. W planach na dziś mamy co nieco statystyk, czyli o rozwoju naszego podcastu liczbowo. Powiemy też oczywiście, ujawnimy wyniki konkursu urodzinowego. Powiemy również, co się u nas zmieniło przez miniony rok. Powiemy o planach na kolejny rok nagrywania podcastu. A na sam koniec mamy dla was jeszcze jeden błyskawiczny konkurs. That's right. Are you ready, guys? Jesteście gotowi wszyscy przed telefonami i monitorami? Aniu, you ready? Because I'm ready. Yes, I'm ready. Let's begin. No dobrze, więc może zaczniemy sobie troszkę od statystyk. Tak. Na wszystkie pytania odpowiemy na koniec, bo inaczej się zbytnio rozproszymy i to będzie trwało forever. Także możecie w każdym momencie pisać, to zaznaczę na początku. My postaramy się na koniec wszystko odpowiedzieć. Więc tak, statystycznie tutaj zaszalejemy, jedziemy. Dla przypomnienia, pierwszy odcinek podcastu ukazał się
15 czerwca 2018 roku. Czyli brakuje nam jeszcze kawałeczek do pełnych 2 lat kalendarzowych. Liczba odsłuchań na początek tego tygodnia, bo wtedy tworzyłem te statystyki, to był 1 milion, tak, tam jest milion, wow. 529 tysięcy 18. Dla przypomnienia, w zeszłym roku, gdzie właśnie Magda, którą widziałem tutaj w komentarzach, wygrała i trafiła najbliżej liczby odsłuchań, to było około 200 tysięcy, z tego co pamiętam. Około 200 tysięcy. Także... I taka ciekawostka, do pierwszych urodzin nie znaliśmy statystyk, chyba nie? To prawda, statystyki okazało się, że można sprawdzać. Znaczy nie, może tak, znaliśmy statystyki pobrań, bo to było w Spreakerze, tam gdzie trzymamy podcast, ale nie mieliśmy pojęcia, że tak dobrze się plasujemy na tle innych polskich podcastów. A tak, masz rację, rzeczywiście, bo tego nie ogarnialiśmy tego. Nie, zupełnie. Także tak, także skok jest o nie wiem ile procent. Gdybyś to było korpo, to nasi szefowie byliby z nas dumni. Ale na szczęście nie jest. Tak, no i udało się przebić, wydaje mi się, że w lutym mieliśmy milion, ja wtedy chyba na Facebooku pisałem. Jakoś na początku roku, no. No, a teraz jest już w połowie drogi do drugiego miliona, także kosmos. All right. Średnio odsłuchań jest około 25 tysięcy tygodniowo, w porównaniu do zeszłego roku to było około 10 tysięcy. Tak, dodam jeszcze, że był taki moment pikowy, przed koronawirusem było tych odsłuchań średnio 40 tysięcy tygodniowo, no ale zwyczaje się pozmieniały i te statystyki spadły, zresztą statystyki nie są najważniejsze. Pojawiliśmy się w międzyczasie w aplikacji Empik Go, nawiązaliśmy pewnego rodzaju współpracę, ale najwięcej osób słucha nas na Spotify i tam guzik obserwuj kliknęło 35 881 osób. I to są fajne statystyki dla nas, dla mnie, gdyż jestem przekonany, że na Spotify'u osoby indywidualne mają konta. Wcześniej do pobrania nie wiemy ile razy. A tak, masz rację, rzeczywiście trzeba mieć konto na Spotify, żeby móc zaobserwować, w ogóle, żeby móc skorzystać z aplikacji. No, więc to jest taki 35 tysięcy rzeczywiście osób musiało przesłuchać jakiś odcinek i uznać, że hej, jest to na tyle fajne, że kliknę obserwuj. Super. No. Mamy chyba 807 subskrypcji na YouTubie w porównaniu z rokiem poprzednim, gdzie mieliśmy 100. Tak, jest to kanał, w który w ogóle nie inwestujemy, ale właśnie na nim się dzisiaj widzimy, także good for us. Jeżeli chodzi o Facebooka, to nawet nie wiem, ile było osób wtedy, teraz jest no, 1600 fanów na Facebooku. I 415 obserwujących na Instagramie. Tak, no i warto tutaj też wspomnieć, że mamy też naszych kochanych patronów. Obecnie jest to około 160 osób, ale w sumie wsparcie otrzymaliśmy od 200, prawie 80 osób, odkąd otworzyliśmy profil na patronite.pl i za każdego jedną złotówkę patronom jestem niesamowicie wdzięczny. Thank you. This is all thanks to you guys. Wszystko dzięki wam. Widzicie nasz sprzęt dzięki właśnie patronom zakupiony, więc... Tak, to prawda, to prawda. No właśnie, to co się zmieniło? Może tak, co się zmieniło, Aniu? Co się zmieniło? No chyba to słychać nawet. Nawet dostaliśmy sobie taki komentarz, że słychać zmianę od pierwszego do setnego na przykład odcinka, że jesteśmy bardziej wyluzowani, większy flow. Tak, niestety też częściej schodzimy z tematu poboczne i zrobił się z tego bardziej taki podcast troszkę gadany, bym powiedział, no ale tę wartość merytoryczną starajmy się cały czas przekazać. No i wiemy też, że to gadanie wam nie przeszkadza. Na szczęście. Na razie. Na razie, tak. Tak, tak, tak. Także to nas cieszy. Zmienił się też trochę sprzęt. Nagrywamy na zupełnie innych mikrofonach niż rok temu. Dzięki wsparciu właśnie patronów udało się zakupić 2 takie mikrofony.
To są mikrofony Rode Procaster, z tego co mi się wydaje, z tego co pamiętam. No ale była jeszcze jedna bardzo ważna inwestycja. Tak, to co widać u Ani, to jest rejestrator. Tak, to jest taki fajny rejestrator. Musieliśmy go zakupić, no bo nagrywamy w oddzielnych pomieszczeniach od już jakiegoś czasu. Od bardzo dawna, od marca. Tak, tak. I próbowaliśmy nagrać. Na początku marca się widzieliśmy ostatni raz. To prawda, face to face. Tak, no i rzeczywiście rejestrator zrobił grę, bo na wbudowanym mikrofonie bardzo ładnie zbiera i to też fajnie pokazuje tak naprawdę ogólnie COVID, no oczywiście jest dość ciężkim doświadczeniem dla wielu osób, dla wszystkich, ale jednym z takich efektów ubocznych piękne futerko, też mi się tego, podoba. Tego wszystkiego są takie odkrycia właśnie jak na przykład, że ja mogę nagrywać i pracować z domu i jak widzicie tu nie ma żadnych pianek wygłuszających nic, a jakość dźwięku pozostała no, na poziomie, który mnie zadowala, a ja jestem dość wybredny, jeśli chodzi o jakość dźwięku. A zgadza się, tak, Szymon, jest wymagający. I u Ani podobnie się ułożyło, że rejestrator w jakiś magiczny sposób daje radę, ale Ania też zadbała o akustykę, często się otaczając różnymi poduszkami, kocami. Nie będę powtarzać słowa, które często używam, jak piszę do Szymona, że powiesiłam już. Tak, także takie zmiany zaszły sprzętowo. No dobrze, a co w naszych prywatnych... Aha, coś jeszcze, mamy więcej luzu. Zacząłem dodawać okładki do identyfikujące podcast. Mam nadzieję, że... Moim zdaniem na plus, bo się tak wyróżniają. Nie wygląda wszystko tak samo. Zresztą zmieniliśmy też, a to zaraz będzie, co zmieniliśmy jeszcze, to nie powiem. Tak, także okładki. No i mamy nowy logotyp, który jeszcze nie wszędzie zaistniał, ale na YouTubie już zmieniłem, dzięki mojemu bratu, który jest z nami dzisiaj i... bo widziałem też w komentarzu się przewinął, no i oczywiście zwrócił mi uwagę, że hej, podmień logo. No i miał rację. Na Instagramie już też jesteśmy zmienieni, na Facebooku, na Spotify chyba też już jesteśmy, na pewno jesteśmy, bo nie mogłem, jak Szymon zmienił logotyp, nie mogłam nas znaleźć. Tak, nie wszędzie się te logotypy jeszcze zaktualizowały, w każdym razie logo robiła Aneta, która mieszka w Stanach obecnie, ale jest Polką i jej mama jest naszą słuchaczką i to mama właśnie wysłała maila i dogadaliśmy się z Anetą i Aneta zrobiła nasze logotypy i nowe barwy, za co dziękujemy. Przepiękne są, ja jestem zachwycona. Mi też się bardzo podoba, takie lekkie, nowe, żywe. No dobrze, Aniu, a co się zmieniło u ciebie, znaczy inaczej, co podcast, czy coś zmienił w twoim życiu w ciągu tego roku? Wiesz co? Co zmienił podcast? Zastanawiałam się nad tym dzisiaj i myślę sobie, że taki flow właśnie tego, że się nie boimy, tak jak teraz siedzimy i nagrywamy sobie na YouTube, tego, że tego w ogóle nie robiliśmy wcześniej praktycznie, mieliśmy jednego chyba live'a, a teraz się przełamaliśmy trochę i jakby jest nas więcej dla patronów póki co. Ale myślę, że może w tym roku coś rozwiniemy. Zgodzę się, też jest tam trochę w planach, żeby troszkę więcej się pokazać, troszkę więcej w interakcję powchodzić. Taką live, mi się wydaje, że też mi to sprawiło wielką frajdę, jak zaczęliśmy właśnie się tak spotykać regularnie, że mamy z wami kontakt taki naprawdę, tam raz w tygodniu się widzimy, ale zawsze możecie do nas napisać i tak dalej. To prawda. Jeśli chodzi o mnie, to no, podcast jest dość dużym przedsięwzięciem w moim życiu, więc zabrał dużo czasu, to na pewno przez ten rok. Mam wrażenie, że więcej niż w poprzednim, bo ilość obowiązków urosła. Też dzięki patronom, bo tam jednak trochę tych treści dodatkowych staram się tworzyć. Oczywiście, co jeszcze? No tak jak mówiłem przy okazji setnego odcinka, z pozytywnych rzeczy, które się zmieniły, no to jest niesamowite osiągnięcie i że 2 lata udało nam się tworzyć
Tak, i to nie był też przymus taki, nie? Tylko, że chyba też oboje się pilnowaliśmy tak, że tam pisaliśmy do siebie, że nagrywamy i tak dalej, ale że nie było takiego parcia, nie? Zgadza się. Że musimy i tak dalej, tylko że to po prostu wynikało z tego, że nam to sprawia przyjemność. Tak, no i ja wcześniej miałem jakieś problemy z prokrastynacją, czyli odwlekaniem rzeczy na ostatnią chwilę, a tutaj w zasadzie odcinek zawsze staram się przygotować zawczasu, no najpóźniej w środę wieczorem, tudzież po nocy siedzę i edytuję, no ale nie robię czegoś takiego, że a w czwartek rano wstanę i jak się uda, to na pewno. I efektem ubocznym też prowadzenia podcastu jest to, czego jakby nie planowałem w ogóle, że nie martwię się jakby o swoich klientów, tak? Nie martwię się o klientów. Bardzo dużo osób się mnie pyta o lekcje i no ja nie mam czasu tak autentycznie, w sensie pilnuję tego, żeby poświęcić odpowiednią dużą ilość czasu dla swoich uczniów, ale też właśnie dla patronów, czy dla podcastu w ogóle, no ale też dla rodziny, no bo to jest niesamowicie ważne. Także to jest taki efekt uboczny całego, no w ciągu tego roku, wydaje mi się. No dobrze, Aniu, czy coś jeszcze? Ja myślę, że będzie już teraz tylko lepiej. Dużo się też nauczyliśmy przez ten rok, myślę, oboje. Tak, no zmieniłem program do edycji, edycja idzie teraz dużo lepiej. Nie byłoby możliwe, nie wiem na którym odcinku jesteście, ale te ostatnie odcinki typu jeden z naszych ulubionych, czyli ten Christmas Special, gdzie mamy nagrania między innymi z wami właśnie. Tutaj. Właśnie tak. Wy weszliście do podcastu, to jest super. Tak, jest tam Mariusz, który tutaj widziałem, się przewija. Występuje w tym podcaście na przykład. Mam nadzieję, że nie zdradzam tutaj za dużo. I taka wielościeżkowość nie byłaby możliwa. No ja się świetnie bawię po prostu edytując te historyjki ze stacją benzynową, czy tak jak jeden z tych ostatnich odcinków, gdzie czytaliśmy bajkę. Jak jeszcze nie słuchaliście, no to podobno byliśmy genialni. Zbieramy same komplementy i fakt faktem, ja tam sprawdziłem z ciekawości, to jest odcinek, który jest słuchany do samiutkiego końca. Bardzo mało osób tam wyłącza w odpada. Środku. No, bardzo mało osób odpada. Także spisaliśmy się, Aniu. No dobrze. To teraz chyba moment, na który sporo chyba osób Aniu czekała. Uhu, było śliczne. A w tym odcinku też wystąpiły nasze dzieci. Pierwszy raz w podcaście. Tak. Jak słyszycie małe słówki, to jest właśnie Paulinka i Nikodem. Kacpra też zachęcałem, ale Kacper za głośno krzyczał do mikrofonu. Był zbytnio rozentuzjazmowany. Główną rolę. Także się nie udało. W ten sposób. No dobrze, kochani, teraz zanim tutaj pokażemy wam. Czekajcie chwilkę, zrobimy tak. Na momencik. Moment, na który wiele osób czekało, czyli ogłoszenie wyników w konkursu dla słuchaczy. Tak? Najpierw zrobimy wyniki konkursu dla słuchaczy. Patroni mieli oddzielny konkurs z oddzielną pulą nagród. Więc tak. Aniu, ile osób wzięło udział w konkursie? W konkursie było 8 zgłoszeń od słuchaczy i 12 od patronów. Tak, czyli 20 zgłoszeń. Ja bym powiedział aż 20 zgłoszeń. Super, i każde było wyjątkowe i naprawdę szacun. Tak. I to zadecydowaliśmy też razem z Anią, że te zgłoszenia były, znaczna większość z nich była niesamowicie dopracowane. Poświęciliście dużo czasu, wiele osób miało napisane skrypty. I jakie macie piękne głosy w ogóle. O, tak, thank you. Świetna obserwacja. Wiele radiowych głosów. Zakładajcie swoje podcasty. Dokładnie, my zachęcamy, po prostu służymy radom. Będę chętnie słuchał naprawdę niektóre głosy magiczne i chciałoby się więcej. Zdecydowanie.
Więc może tak, czyli zadecydowaliśmy z Anią, że chcielibyśmy każdemu wysłać takie spersonalizowane jakieś tam feedback i podziękowania i, no, i zrobimy to jakoś na dniach, tak? Tego, że ustosunkujemy się do wszystkich nagrań, no bo nie ma ich aż tylu. Gdyby ich była setka, to pewnie byśmy tego nie robili, ale dla 20, come on, we got this. Także postaramy się włożyć też nasz czas w podzięce za wasz czas. No ale jest też jeszcze jeden element konkursu, czyli nagrody. I teraz tak, nagrody w konkursie dla słuchaczy zdobywają. Miejsca są przypadkowe, że tak powiem, więc wymienimy po prostu trzy osoby w dowolnej kolejności, bo nagrody są identyczne. Więc Aniu? Maciej Z. Tak, gratulacje Maćku. Nagroda pędzi do ciebie. Również kolejną osobą jest Paulina P. Oraz Ewa K. Tak jest. Wiecie, RODO, nie będziemy ujawniać nazwisk i tak dalej. Teraz, żebyśmy nie mieli problemu z identyfikacją, ale też żebyśmy mieli ten element celebracji, to przygotowałem audio właśnie z pociętymi fragmentami. Pamiętajcie, ja zmanipulowałem te informacje lekko. Ale weźcie, ja was proszę, zanim zaczniecie tego słuchać, chusteczki proszę sobie weźcie, nie? Bo... Także spróbujemy to włączyć. Najważniejsze, dajcie znać, czy słychać audio, czy patrzycie się tylko na dziwny ekran z kreską. Ok, więc jeżeli leci audio, to please sit back, relax and enjoy. Ja wyłączę nas, żeby nie było widać, czy się strasznie wzruszyliśmy, czy tylko troszkę. Już się popłakaliśmy trochę. Także dajcie znać, czy będziecie słyszeć. Słychać. Cześć, to Maciek z Olsztyna. Słucham was od grudnia 2019 roku. Cześć, mam na imię Paulina i słucham Kwetransu na angielski od jakiegoś pół roku. So far I learned English on regular when I watched movies or listened music, but it was for me a work in chaos. W mojej historii to gdy wam powiedzieć, że nigdy nie miałem zajęć angielskiego w szkole, ale mam z tym językiem na co dzień całkiem spory kontakt. Jeśli chodzi o mój sukces, w zeszłym roku jak byłam na wakacjach, to właśnie w takich sytuacjach jak zamawianie jedzenia czy zakwaterowanie się, bardzo się stresowałam. Po prostu ogarnił mnie wręcz taki paniczny strach i tylko wydobyłam z siebie słowa, które musiałam. I bardzo te sytuacje mi utkwiły w pamięci. Tyle lat nauki w szkole, jakieś kursy, na studiach i krew w piach. Wydaje mi się, że mam dość spory zasób słów, ale niestety wielką dziurę w gramatyce. Świadomość tego strasznie mnie blokuje. Nie potrafię na luźno rozmawiać z kimś, czy pisać. A tutaj proste zamówienie wody i wydobyłam siebie tylko water, please. Już teraz wiem, że can I have a glass of mineral water, please? Teraz już wiem, co powiedzieć całym zdaniem. Już wiem, że sobie poradzę świetnie. I to dzięki wam. Jest to dla mnie coś naprawdę fantastycznego. I had a general test last week when I must have a conversation with my business partner. He understood me and I understood him. It was a little stressful for me, but very satisfying too. Tu pojawiliście się wy, czyli kwadrans na angielski. Przemyciliście trochę gramatyki i zmusiliście mnie do głośnego wyrażania się w tym języku. Utwierdziliście, że jeśli człowiek trochę jest osłuchany językiem, to musi mówić, opowiadać instynktownie, bez zastanawiania się gramatyką i wtedy wychodzi to fajnie, lekko i naturalnie. Także serdecznie was pozdrawiam. No i do usłyszenia. My story is short because I have a lot of work with my English. But thanks. Życzę wam wielokrotności tej rocznicy i myślę, że czwartek zawsze będzie świętem angielskiego. Pognam się starogarmińskim kolek. Do usłyszenia. Cześć.
że tak powiem, wow. Także, no to, nieprawda, także Maćku, to było piękne, ogólnie dziękujemy wam wszystkim. To były zgłoszenia zwycięzców, tak jak mówię, trochę poedytowane, żeby się zmieścili w 3 minutach mniej więcej całości, ale no niesamowicie wiele radości sprawiliście nam wszystkimi zgłoszeniami, bo wszystkie te historie były naprawdę no, magiczne, także thank you guys. Właśnie to chciałam powiedzieć, że każdy sukces, słuchajcie, my jakby nie ocenialiśmy rangi sukcesu, tylko może sposób opowiedzenia tego, tak co do nas, to co do nas trafiło bardziej. Ojej, zaraz będę płakać. Na radośnie. Więc każdy sukces ma znaczenie, nie? Tak. Maćku, melodyjka będzie w odcinku jutro. Jest ciężko tutaj dzielić mi wideo, także i audio zresztą też. Więc ja jednak sobie wezmę chusteczki, słuchajcie. There you go. Także gratulacje, piękne zgłoszenia. Thank you guys so much. No dobra, także mamy te zwycięzców już. Mam nadzieję, że się rozpoznaliście. Będę się kontaktował z wami mailowo. Myślę, że jutro, bo dzisiaj jeszcze wiecie, czeka edycja tego odcinka, także pozwólcie, że jutro, najpóźniej pojutrze się z wami skontaktuję. Już możecie szukać książek, które do was pojadą, tak? No bo wybór należy całkowicie do was. No dobrze, to teraz przejdziemy sobie do części ogłoszeń. Wyniki dla patronów będą na sam koniec, bo to też jest kolejne 3 minuty do przesłuchania. Nie chcieliśmy po prostu... Kolejne wzruszenia, żeby się było to rozkleić. Musieliśmy sobie dawkować te emocje. Także tak, także jeszcze raz gratulujemy Maćkowi, Paulinie oraz Ewie zwycięstwa. No dobrze, teraz jeżeli chodzi o nasze ogłoszenie, to największą rzeczą, jaka się teraz zadzieje, ja też sobie oko zatarłem, to jest, że ruszamy ze sklepem, ruszamy z projektem sklep Kwadrans na angielski i chcieliśmy wam troszkę dzisiaj o nim opowiedzieć, troszkę go pokazać, bo on już jest cały gotowy. Jest całusie gotowy. Sklep znajduje się pod adresem sklep.kwadransnaangielski.pl i powstał on tak naprawdę na waszą prośbę, tak? Były takie pytania, wiele osób pytało o właśnie możliwość tak naprawdę notatek, tak? Że notatki, my chcielibyśmy mieć jakiś dostęp do notatek w zapisanej formie i tak właśnie powstał pomysł, że hej, zróbmy coś takiego i ruszymy właśnie z jakimś rodzajem sprzedaży. Poczekajcie, Maciek. O, dobra. Okej, okay, teraz tak. Jeżeli chodzi o sklep, tak naprawdę jest tak naprawdę jeden rodzaj produktu, to są notatki z lekcji. I jak sobie wejdziecie tutaj w notatki z lekcji, no to właśnie zobaczycie, jak one wyglądają. Książeczki są podzielone od 1 do 10, czyli to nie jest tylko pojedynczą lekcję, tylko od razu można dostać pakiet 10 lekcji. W zależności od tym, na której to lekcji jesteście, książeczki są zrobione w formacie PDF do takiego przyjaznego druku w domu i każdy jest oznaczony różnym kolorem. Oczywiście, jeżeli wybierzecie sobie pakiet większy, no to ta cena jednostkowa będzie mniejsza. Szczegóły są opisane przy każdym produkcie, więc najtaniej jest kupić no, największy produkt. Dodatkowo, przez cały ten tydzień wszystkie produkty będą 25% taniej. I jest to najlepsza cena, większych przecen już jakby nie planujemy robić. Także tak wygląda tydzień otwarcia. Oprócz notatek można też zamówić w przedsprzedaży, bo tych rzeczy jeszcze nie ma, lekcji mini. I lekcje mini, patroni znają je bardzo dobrze, są to tylko i wyłącznie przeczytane wyrażenia bez naszego bez naszych historyjek i komentarzy, zgadza się. Natomiast te lekcje mini w sklepie będą się nieco różnić od tych dla patronów, które patroni mają obecnie. Aniu, czym się będą różnić?
będzie polskie, na polskie na czytanie mojego głosu. Wyśmienicie, tak. Ania też będzie występowała w tych lekcjach mini. Także świetna opcja, jeżeli chodzi wam o jakiś rodzaj powtórek, no bo nie zawsze macie 15, czy ostatnio częściej 20 minut na przesłuchanie całego naszego podcastu, a tam lekcja mini zamyka się w 6-7 minutach i są tylko wyrażenia przeczytane po polsku, przepraszam, po angielsku, jest pauza dla was, żebyście powtórzyli, potem Ania mówi po polsku wersję, a w drugiej części lekcji mini kolejność jest odwrócona, żebyście mogli sprawdzić, czy je zapamiętaliście. No i z tych dwóch produktów powstały pakiety, czyli najróżniejsze rodzaje połączeń, tak? PDF-u i audio, z tym, że chciałem podkreślić, że te pliki audio będą wysyłane najpóźniej do końca lipca, bo taki jest nasz plan, żeby w lipcu usiąść i je nagrać. No dobrze, teraz, jeżeli chodzi o te produkty, żeby nie było, że my tutaj jakąś twardą sprzedaż chcemy uskuteczniać, czy to są rzeczy, które nauczą was angielskiego? Aniu, what do you think? Generalnie to nie są produkty, które zmienią wasze życie. To są produkty, które uporządkują waszą naukę. Tak, to są produkty, które mogą wam pomóc i taki jest ich cel, czy trochę przyspieszyć pewne kwestie, tak jak lekcje mini, no bo jednak przesłuchać 6 minut, a 20, no to jest różnica. Tak? Tak samo jeżeli chodzi o notatki, no robiliśmy ankietę wśród was słuchaczy i wyszło, że tak, notatki to rzeczywiście rzecz, która by się nam przydała. No staraliśmy się, żeby wyglądało to estetycznie i wam też padło w oko, bo przyjemnie się korzysta z rzeczy, które nam się po prostu podobają. Tak, tak, zdecydowanie. Jednak rzeczywiście to nie są, słuchajcie, to nie jest kurs, który po prostu przesłuchacie, czy tam zrobicie i od razu wow, wszystko się zmieni. Tak, są to właśnie materiały dodatkowe. I nie ma w notatkach żadnych dodatkowych ćwiczeń, to dalej wszystko jest za darmo. tak jak podcast, materiały, ćwiczenia dodatkowe, które ostatnio dość dobrze mi szła, ich produkcja i uzupełnianie są w pełni dostępne. Wystarczy, że zapisaliście się na newsletter i one siedzą w folderze Google i tak to zostanie. I tak to już zostanie. Nie ma tam żadnego ukrytego kursu. Jeżeli chcecie nas znowuż wspomóc, wesprzeć. Tak, no bo te pieniążki ze sklepu też będą szły na, że tak powiem, kierowanie coraz większych naszych zasobów właśnie w stronę podcastu, no to zachęcamy, bo no, miejmy nadzieję, że to są rzeczy, które wam się przydadzą. Też warto wspomnieć, że nie potrzebujecie drukarki, żeby kupić notatki, bo te notatki są edytowalne, więc możecie sobie pobrać na telefon i po prostu wpisywać notatki na telefonie. Tak, tak, tak. To jest PDF, on ma wklejone formy. Dziękuję, Aniu, słuszna uwaga. Więc możecie go wypełnić, wpisując po prostu z klawiatury na telefonie czy na komputerze. Komputerze. Tak, dokładnie. No dobra, także to było nasze małe ogłoszenie. Także wpadajcie do sklepu, jeżeli ktoś uznał, że to są rzeczy, które tak przydadzą mi się. Ten tydzień, tak jak mówiłem, jest 25% promocji i taniej już nigdy nie będzie. Nie będzie. Taniej już nigdy nie będzie. Promocja jest do 10 czerwca, do końca środy, czyli przez tydzień dokładnie. Okej, no dobrze, to teraz zgodnie z naszą zapowiedzią mamy dla was konkurs błyskawiczny. I jego błyskawiczność polega na tym, i inność trochę, że zachęcam wszystkich teraz, żebyście wzięli telefon w rękę. To chyba, że nas słuchacie na telefonie. To musicie wysłuchać do końca. No tak, to przekleństwo, o tym nie pomyślałem. Więc tak, nawiązaliśmy pewnego rodzaju współpracę z Empik. Jest nasz podcast dostępny w aplikacji Empik Go. Można ją pobrać na telefon. Nie płacą nam za to. Nie płacą nam za to. Natomiast, żeby słuchać aplikacji z Empik Go i słuchać nas w aplikacji Empik Go, już trzeba zapłacić. Trzeba mieć abonament. Także jeżeli lubicie audiobooki czy e-booki, to możecie to rozważyć. Natomiast jeżeli tylko słuchacie podcastów, to może niekoniecznie, bo część tych podcastów można znaleźć w innych mediach.
Więc teraz tak, mam nadzieję, telefony gotowe. Jeszcze sprawdzę numer telefonu, czy mi się zgadzał. 799-013-722. My lubimy po prostu takie gry. Więc teraz tak, konkurs polega na tym, żeby dopasować autorów książek do tytułów. No bo Empik i wybór ich selekcja. A jaki w ogóle jest, jest dość imponująca. Jaka jest nagroda? No bo właśnie, tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Wiemy już, na czym polega zadanie. Już numer można wpisywać w tym. Nagroda jest dostęp do aplikacji Empik Go przez 30 dni za darmo. Tak, czyli dostaniecie od nas kod, który jest ważny do końca sierpnia, czyli najpóźniej trzeba go aktywować 1 sierpnia. I ten kod daje wam 30 dni dostępu do Empik Go. Teraz jest chyba tylko 7 dni darmowych, więc jak dobrze to ugracie, no to można posłuchać kilka audiobooków albo przeczytać trochę e-booków. Tak, dokładnie. Na swoim tablecie czy smartfonie. No dobra, możecie też nas można posłuchać, wygrać. Oczywiście. Wiemy, co można wygrać w takim razie. I tak te kody otrzymaliśmy od Empik właśnie w zamian za to, że Empik mógł wrzucić nasze podcasty do swojej aplikacji. No dobra, czyli wszyscy są gotowi. Jeżeli jesteście zainteresowani książkami, audiobookami, to jest zadanie dla was. Aha, to są SMS-y na mój numer telefonu. Mamy tylko 10 tych kodów, dlatego jest tylko konkurs błyskawiczny. Kto pierwszy, ten lepszy. Tak, kto pierwszy, ten lepszy. Jak już zobaczę 10 poprawnych odpowiedzi, to przestajemy wysyłać SMS-y. All right, guys, ja to zakomunikuję, a czekając na wasze odpowiedzi, no będziemy opowiadali dalej. A także, ready? Here is the task. Także tak wygląda zadanie. Dopasujcie autora do książki, którą ten autor, tudzież autorka napisali. Tytuły są po angielsku, no bo come on, kwadrans na angielski. I jeden tytuł jest za dużo, to dla tych spostrzegawczych. Także jeden tytuł wam powinien zostać. Jeżeli kojarzycie te książki, to wysyłajcie SMS-y, a my sobie poczekamy. Charles Dickens, no słuchajcie. Także 3 osoby wystarczy wysłać nam tylko na przykład 1A, albo 1B, albo 1C, albo 1D. Wystarczy w ten sposób, nie przepisujcie imion i nazwisk. A niech to będzie tylko czyste dopasowanie 1 do A, 1 do B, 1 do C albo 1 do D, tam gdzie wolicie. Dobra, ja mam klucz odpowiedzi przed sobą. Jeszcze żadnego SMS nie doszedł. Jeżeli jest nagroda dla was nieinteresująca, no to też ok. Dobra, coś mi wibruje, czyli numer telefonu działa, widzę. To najważniejsze. Ok, trochę zalaliśmy sieć. Jeżeli wysyłacie wiele zgłoszeń, to przyjmę tylko to pierwsze. Mam na razie 1, 2, 3 poprawne odpowiedzi. Cztery poprawne odpowiedzi. Także wysyłajcie, jak dojdziemy do 10, to powiemy, że stop. 4 osoby już wygrały. I ja wyślę wam kody po prostu na tego SMS-a, który mi przysyłacie. Okej, okay. Nie mam tu waszych imion, więc wszystko jest dość anonimowo. All right, no dobrze, to Aniu, plany na przyszły rok. Mówiliśmy już o zmianie logotypów. Sezon 3 naszego podcastu, czyli 3 rok, który zaczynamy, będzie bez przerwy wakacyjnej. W zeszłym roku też był bez przerwy wakacyjnej, więc będziemy cały czas wam nadawać, nawet wakacje. Tak, tak, nie planujemy żadnych przerw. Jest to taki umowny sezon 3, ja to co prawda odznaczam w aplikacji, ale jeszcze nie widziałem, żeby gdziekolwiek to było zaznaczone przy odsłuchaniu, że to jest 3 sezon czy 3 rok naszego podcastu. No, dlatego takie odcinki właśnie są nam potrzebne, żeby to zaznaczyć. Dobra, to co planujemy, jeżeli chodzi o formę podcastów, to bardziej regularne powtórki. Jest rzeczywiście, było sporo prośb od was w tej sprawie.
I no, to wypada posłuchać, Także co 5-6 lekcji będzie lekcja powtórkowa. To właśnie w takim celu, tak? Żebyśmy mogli sobie zbiórczo zobaczyć informacje. Może nawet to będą jakieś takie bloki tematyczne, które się będą domykały w 5-6 lekcji. No to by było idealne. Tak jak mieliśmy temat z paliwem, prawda? Czy z samochodem. To tam mieliśmy dużo razy przy naszej historyjce, tam wiele razy się mieliło właśnie... To samo powtarzało. Napełnić bak i tak dalej. Tak jest, dokładnie. Co jeszcze? Dalej odcinki będą ukazywać się raz w tygodniu. Prawda? Tak, zgadza się. Ja patrzę odpowiedzi, a nie musisz przyjąć pałeczkę. Okej. I co jeszcze? I będzie więcej angielskiego, a troszkę mniej polskiego, więc you are ready, guys. Jak? Dobra. Masz już 10? Mam 7. Także jeszcze można próbować. Mam 7 poprawnych odpowiedzi z tego, co zliczyłem. Tak, jeżeli chodzi o więcej angielskiego, była taka myśl, no bo chcemy przejść jakby od zera do bohatera, czyli komunikować się jak najwięcej po angielsku. I powiem wam, że z waszych zgłoszeń urodzinowych bardzo widać, że jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi osoby, które... Wow, jesteście na wysokim poziomie w ogóle angielskiego. Generalnie to, że się niektóre osoby nagrały po angielsku i super. Szacun. Tak, gratulacje autentycznie. I wiemy też, że nie jesteśmy dla części z was jedynym doświadczeniem z językiem angielskim. Jednak jesteście z nami cały czas z najróżniejszych względów. No i planujemy przejść, tak? Nie wiem, ile lekcji to zajmie, nie chcę stawiać tutaj jakiejś liczby, natomiast w którymś momencie ten język polski bardzo, bardzo zejdzie w tło i staniemy się takim podcastem mówiącym tylko po angielsku. Aniu, czy ty jesteś gotowa? Are you ready? Gotowa, I'm ready, ale wiesz, co chcę, myślę, że jak my będziemy śmieszkować. Nasze suchary po angielsku zrobiły furorę, więc myślę, że jesteśmy... Będziemy się musieli przygotowywać z sucharów, dobra. Jesteśmy gotowi. Także zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, no to jest tylko założenie. Wtedy może rzeczywiście będzie 15 minut kwadrans, a potem 15 minut śmiszków po polsku. To będzie taki odcinek po odcinku. Tak. No i jeszcze jednym planem to jest to, co Ania tutaj wprowadzała, że chcemy wejść troszkę więcej w taką interakcję na żywo z wami i jeżeli chodzi o patronów, bo to będę z patronami, będziemy to konsultować w dużym stopniu. Okay. Powiem tak, nie jestem pewien, możemy przestać już wysyłać SMS-y? Zakładam, że 10 z tego wybiorę. Pierwsze 10 osób, które wysłało, dostanie nagrodę. Jeżeli jeszcze ktoś chce spróbować, to może, bo jest też trochę błędnych odpowiedzi. Więc tak, jeżeli chodzi o interakcję na żywo, to no, myślę o, jeżeli chodzi o wszystkich słuchaczy, to myślę o jakimś takim programie a la radiowe wdzwanianie się, czyli taka lekcja trochę na żywo, gdzie rzeczywiście będzie można zadzwonić. Być może na ten numer telefonu nawet, który tu macie na dole. Utrzymuj go. Tak, i spróbować wziąć udział w tej lekcji, czy jakoś coś tam powtórzyć, wypowiedzieć się na jakiś temat. Coś takiego mi się widzi, marzy, bo ogólnie naszą misją kwadransu na angielski jest to, żeby przełamać lęk przed mówieniem i umożliwić wam jak najwięcej mówienia. Cieszę się niezmiernie, że wiele osób słuchając nas powtarza razem z Anią, to jest mega i to jest super, natomiast wiem, że jest taki niedosyt wśród niektórych z was, że chcielibyście troszkę więcej. No i będziemy szukali jakby sposobów, jak to osiągnąć, tak? W jaki sposób możemy się połączyć, żebyście wy też mogli mówić do nas, no a my to słyszeć, nie tylko pisać w czacie. I reagować na bieżąco, bo to też jest ważna umiejętność, żeby reagować na to, co ktoś do nas mówi. Tak, no i na pewno to też pomoże w podniesieniu jakiejś pewności siebie przy komunikowaniu się po angielsku. Także to są nasze plany na najbliższy rok. Right, guys, no dobrze. A to ja chowam już tutaj
test, tak? Dziękuję wszystkim za udział w konkursie. Tak jak mówię, policzę pierwsze 10 osób, się ze mną skontaktuje. Znaczy, ja się skontaktuję z wami. Będę potrzebował. Kod to wam pewnie mogę wysłać. Także ja poproszę o maila do tych 10 osób. Jeżeli nie dostaliście ode mnie prośby o maila, to znaczy, że nie byliście w pierwszej 10. OK? Tak się umawiamy. Więc tak, dobra, ja schowam sobie ten baner już. OK. No i kochani, ostatnia rzecz przed naszym pożegnaniem. Tomek, widzę, że tam pilnuje. Ile osób jest? Ostatnia rzecz. O, Sebastianowi podoba się opcja w języku angielskiego. Taki jest cel. Taki jest cel i do tego będziemy dążyć. Nie wiem, jak szybko. No dobrze, ostatni element, czyli to, na co patroni czekają z wytęsknieniem, bo jest to ogłoszenie. Ja szukuję chusteczki. Jest to ogłoszenie wyników dla patronów. Więc może zanim puścimy audio i będziecie mogli się wsłuchać i rozpoznawać, czy to na pewno wasze głosy, czy też nie. Tutaj nagrody. Kolejność ma jakby znaczenie, jeśli chodzi o nagrodę Grand Prix, bo ona była troszkę inna. Więc tak, nagrody wędrują do, i to są nagrody książkowe. Aniu, please do the honors. Mogę pierwsza. Nagrodę książkową otrzymuje Patrycja B. Gratulacje, Patrycjo B. Widzę, że Patrycja jesteś z nami tutaj chyba. Good job, congratulations. Druga nagroda wędruje do Iwony H. Także congratulations, Iwono. Też otrzymujesz voucher, który ja wypełnię na książki. I tu byliśmy niezwykle zgodni. Tak. Bo prawda? Nagrodę główną otrzymuje Martyna B. B. Martyna B. Jeżeli macie wątpliwości, czy to jest wasze imię i pierwsza literka nazwiska, to znowu przygotowałem nagranie w takim samym systemie jak to poprzednie. Także please sit back, relax and enjoy. Listen. Patroni, let's do this. Hello guys, this is my success story with Kwadrans na angielski. Let's begin. Hello, my favorite teacher Szymon and Ania. My name is Iwona and I'm learning English with you since 8 months. Cześć, moja historia przedstawia się następująco. Jakiś czas temu, dokładnie to było w marcu tego roku, przypadkowo trafiłam na podcast Kwadrans na angielski. Na początku chcę wam bardzo podziękować i za to, co robicie. Za to, że wkładacie całe swoje serce i ogrom pracy w tworzenie podcastów dla nas. I can speak English thanks to you and your perfectly regular K&A since 2 years. It completely changed my free time as well as my life because lessons of K&A are with me every day. Jak zaczęła się, można powiedzieć, moja przygoda z wami. Najpierw sobie słuchałam, później powtarzałam słówka w aplikacji Quizlet. Dzięki wam też miałam możliwość zapoznania się z tą aplikacją, za co bardzo, bardzo dziękuję. Ja dzięki waszym podcastom wyszłam ze swojej strefy komfortu. Zaczęłam używać języka angielskiego. Przestałam się bać, przestałam się wstydzić. Po prostu mówię, uczę się również na swoich błędach. I enjoy learning each new word or sentence. For example, I distinguish parsley from parsnip. It isn't easy for me because I'm not a teenager. In the daily life, I don't see foreign people and I don't use English. Zaczęłam mówić też do siebie i to dużo. Otóż jak się okazało, trzeba przyzwyczaić nie tylko mózg, ale też usta do mówienia w obcym języku. Powtarzam po was każde słówko, wymawiam na głos wszystko, co przychodzi mi do głowy i nie czuję już takiego strachu, skrępowania, które czułam wcześniej. Dzięki temu, że otworzyłam się na mówienie, mogę nawiązać krótkie dialogi ze swoimi klientami, którzy przychodzą do mnie do kawiarni, dzięki czemu oni chętnie do mnie wracają, pamiętają o mnie, kiedy są w naszym mieście. Ever when I went abroad, I feared to talk to everybody. Nowadays,
I could go to the restaurant, to the cafe, I could book a hotel, rent a car, go to the petrol station and fill up my car. Przestałam się wstydzić mówić po angielsku przy swoim chłopaku. Mówienie po angielsku przy nim było dla mnie naprawdę czymś stresującym, krępującym. Teraz jest czymś naturalnym. I can speak to Alexander, who is Swede and the boyfriend of my daughter. In February this year, we had the family meeting and Alexander arrived too. Everybody spoke English and I took part in this conversation too. Teraz już nie mam i tego wstydu, i tego strachu i wiem, że nawet jeżeli powiem coś źle gramatycznie, to i tak będę próbować i to też jest dla mnie kolejny duży plus. Wasze podcasty są czymś niesamowitym. The understanding and speaking English make me happy, very happy. I fulfill my dream. It's thanks to you. Nauka angielskiego staje się dzięki temu właśnie przyjemnością. Learning English with you is a pleasure for me. I think the 15 minutes podcast is one of kind. Dzięki za wszystko, cześć. Także tak, no to my dziękujemy wam ślicznie. Ja wiem, że moje edytorskie zdolności są coraz lepsze. No, ja po prostu Szymon mistrz. Ale naprawdę, no thank you guys. Przyjemnością jest właśnie tworzyć ten podcast już 2 lata właśnie dla was i pomagać przełamywać te... Słuchać waszych historii, że wam to pomaga, w sensie serio, są osoby, które naprawdę serio nas słuchają i serio zmienia to ich życie, więc... Tak. Także it's amazing. No dobrze, to... Jakieś pytania? Były pytania, zanim jeszcze skończymy. Okej, dobrze. Było pytanie gdzieś mi tutaj... Jeszcze zadawajcie pytania w komentarzach. Jak coś, w jakich językach jeszcze mówimy? Ktoś się tutaj pytał wcześniej, bardzo było wcześnie. Było takie pytanie, rzeczywiście widziałem. O tym mówiliśmy kiedyś, ale powtórzymy. Szymon, w jakich jeszcze językach mówisz? W żadnym. Znaczy po polsku? Całkiem, ale gorzej niż po angielsku. Czy znamy jeszcze jakieś języki? Bo znajomość to niekoniecznie jest mowa, nie? Tak, otóż no, ja powiem tak, ja się uczyłem wielu języków, znam język angielski, natomiast tak, natomiast uczyłem się wielu języków, nie powiedziałbym, że ich używam, więc ich nie znam. Wierzę, że przy dość niewielkim nakładzie sił byłbym w stanie odświeżyć niemiecki, którego uczyłem się strasznie długo, bo 9 lat i go nie znam. Bo to tak szkolne, jak ja. To szkolne lata były. Uczyłem się rosyjskiego, uczyłem się w podstawówce rosyjski, uczyłem się francuskiego, to na studiach przez pół roku chyba pochodziłem sobie na lekcje prywatnie. Uczyłem się tybetańskiego, ale to było związane z tłumaczeniem pism buddyjskich. I to było bardzo fajne doświadczenie w moim życiu. No i też inny język bardzo, no bo inny alfabet, inny system, inna składnia, to bardzo było ciekawe i odkrywcze. I hiszpańskiego we własnym zakresie trochę się uczyłem samodzielnie. Aniu, to teraz ty jedziesz ze swoją listą. Ja i moje egzotyczne języki. Jak Szymon, uczyłam się niemieckiego, z którego mogę powiedzieć guten Tag. Brawo ja. A oprócz tego ja jestem absolwentką filologii bałkańskiej, na której uczyłam się albańskiego i bułgarskiego, które rozumiem bardzo dobrze, z mową trochę gorzej, bo ich nie używam, ale dogadać się dogadam. I to jest na pewno prawda, że z każdym poznanym językiem nauka kolejnego przychodzi nieco łatwiej. Hiszpański jest świetnym przykładem tego, że jest bardzo wiele wyrazów, które z łaciny pochodzą też, nie? I ta wspólna baza słownictwa jest dosyć podobna. Dla albańskiego i bułgarskiego są, oprócz tego, że znajdują się w tym samym regionie świata, to jest dużo turcyzmów ze względu na historię, więc te języki też są pod tym względem podobne. Także w ten sposób. Dobrze. Przeleciałem przez pytania, ale nie widzę niczego więcej, więc oprócz... Macie jeszcze jakieś pytania, słuchajcie, bo nie wiem, kiedy się spotkamy tak ze wszystkimi, bo z patronami na pewno.
Dzięki, Mariusz. No, Mariuszu, tak zapytam chyba, bo wydaje mi się, nie wiem, czy tutaj to wytnę potem, zostawię to w live tylko, bo wydaje mi się, że pracę zmieniałeś chyba niedawno i czy tam był język angielski potrzebny? Angielski jak po grudzie. No, niestety jest też ten etap, że uczenie się drugiego języka przeszkadza, prawda? Często jak szukamy wyrazów w głowie... O Jezu, przepraszamy Cię, Paulina. Paulina złapał fotoradę. Przez nas. Nie wolno słuchać, jak się jedzie. Trudność nauki angielskiego, tutaj Sebastian pyta. Jak stawiacie trudność nauki angielskiego w stosunku do innych? Ja mogę się wypowiedzieć. Proszę, w tym temacie. Nie, słuchajcie, trudność języka angielskiego. Język angielski teraz przynajmniej jest obecny wszędzie. Więc jeżeli uczycie się angielskiego, to ten, tak naprawdę tego języka, my też używamy tego języka, mówiąc po polsku. Przez co, czy rozumiem, że jest jakby łatwiej, bo ta ekspozycja... Jest łatwiej, znaczy wiesz co, no ja mam też porównanie do języków, które są no, bardzo rzadkie, tak, bo jest niewiele osób, które w tych językach mówi. Nauka angielskiego po polsku jest możliwa, a nauka albańskiego po polsku jest niemożliwa. Okej, no widzicie. Co też szybciej się uczysz tak naprawdę tego języka, który jest tak średnio dostępny, bo póki się nie nauczysz, no to nie zrozumiesz, nie? Nie wiem, tak mi się wydaje. No ja jestem skrzywiony, bo znam tylko, czy tam głównie znam angielski, czy znam go najlepiej. Ja uważam, jakby doświadczając tych różnych języków, których się uczyłem, że angielski jest relatywnie prosty. Oczywiście nie dla wszystkich, bo każdy może mieć właśnie, jakieś ekspozycje. Właśnie, też zależy od osoby, od to, jaką wy macie ekspozycję na język. Język musi się jakie macie doświadczenia. Musi się też podobać. To trochę jak gra na jakimś instrumencie, tak naprawdę. Bo jest to dość duże poświęcenie, wybrać język, którego będę się uczyć. I podobnie jak z grą na instrumencie. Jeżeli ktoś was przymusi do gry na pianinie, a wam ten instrument po prostu nie brzmi, nie widzicie w nim piękna, no to nie będzie to szło, bo wolicie, nie wiem, gitarę, tak? Lubicie muzykę, ale akurat nie ten instrument w ten sposób. Więc Bożena pisze, że norweski umiesz też. No Bożena, polemizowałbym, ale wiem, co to hytę. A pojedyncze wyrazy z norweskiego podłapuję rzeczywiście. Anyway. Jak się poznali? Uważam, że język angielski jest relatywnie prosty ze względu na brak odmiany. I tak jest, są inne elementy trudne, tak jak te przyimki, że jest tam to in, on, at, aczkolwiek rzeczy się nie odmieniają. I jak poznacie jakiś rzeczownik i dowiecie się, jak się zrobi z niego liczbę mnogą, to on już nie ma przypadków. Mhm. To jest no, właśnie dla tych języków, w których ja się uczyłam, tam chyba jest po 4 przypadki i o wiele więcej czasów niż w angielskim, więc których tak się nie używa tak naprawdę w codziennym życiu, no ale... Tak. Także pod tym względem bym powiedział tutaj, Paul, że widzisz, jest... mamy słuchacza z Belgii, z kolegów z Albanii, że międzynarodowy system. Są takie głoski, już kiedyś Szymonowi mówiłam, których po albańsku ja nie jestem w stanie wymówić, bo one są takie bardzo gardłowe, a nasze języki, te tutaj słowiańskie, nie potrzebują tych dźwięków, nie? Tak, tak, tak. To w angielskim będzie też trochę łatwiej, ale no też są dźwięki, które w polskim nie występują. Na szczęście nie zakłóca to jakoś strasznie zrozumienia, także można udawać, że się je produkuje, a będziemy zrozumieni. Patrycja prosiła, żebym się przedstawiła w którymś tych języków. Teraz wszyscy się uczymy. Bardzo prosto. Po albańsku mówimy ciuchem, czyli nazywam się. Możemy powiedzieć ciuchem Ania, albo un, czyli ja, ciuchem Ania. Un ciuchem Ania. Un ciuchem Szymon. Super, mówisz po albańsku, brawo. Mówię się, że po albańsku. A po bułgarsku? Kazwam se. Kazwam se, Ania. To jak nazywam się? Kazwam se. Tak.
Kazmą, Ania, zobaczymy, kto jutro będzie pamiętał. Ciuchem wydaje mi się, że proste, bo to... Ciuchem w ogóle jak ciuchy. No właśnie, jak ubranie. Tak, także tak, no to chyba powiedzieliśmy, tutaj Sebastian pisze, że angielski jest prostszy w stosunku do polskiego, zdałem sobie z tego sprawę, obserwując naukę dzieci, szkoda, że mnie opornie idzie. No, jest prostszy, aczkolwiek pisownia jest porównywalnie trudna, jeśli nie trudniejsza. Dlatego też my zachęcamy do nauki mówienia najpierw, a nie łamcie się literówkami w pisowni. Pisownia, to już podkreślaliśmy kiedyś, że nawet brytyjskie dzieci mają problem, jak mają lat 10, 12 z pisownią, co strasznie opóźnia jakby ich wyniki w szkołach w porównaniu z innymi krajami, gdzie ta pisownia jest relatywnie prosta. I tutaj Finlandia jest takim przykładem, że fiński, którego nie znam oczywiście, ale to bazuje na artykułach, które czytałem, że fiński język i koreański są najprostszymi językami na świecie, jeśli chodzi o przełożenie pisowni, mowy na pisanie, i tam dzieci wymiatają. Oczywiście też system edukacji jest inny, no ale to też trzeba brać pod uwagę. Także angielski no, jest w moim odczuciu relatywnie prosty, nie trzeba pamiętać końcówek, nie ma aż tylu wyjątków, ale też ma swoje trudności, ma swoje trudności, tak? No, same artykle potrafią spędzać nam sen z oczu. Dobrze, tu Ewa napisała jeszcze, że mam problem ze słyszeniem, jak czytam to rozumiem. No, ekspozycja. To jest wszystko kwestia ekspozycji. Ja nie zrozumiem ze słuchu Szkota, bo w ogóle nie znam tego akcentu, nie jestem osłuchany. Tak? No, ja uważam, że mam jakieś tam ucho takie muzyczne, więc zajęłoby mi to pewnie parę dni, ale musiałbym też się osłuchać. Więc jak najwięcej coś słuchać i na początku słuchacie na przykład jakieś napisy angielskie, jak są, żeby nauczyć głowę, gdzie tam się te wyrazy kończą, a gdzie zaczynają. Mariusz jak pyta. Jak się poznaliśmy? No to Aniu, proszę. To krótkie, jak się poznaliśmy? Bardzo prosto, byliśmy sąsiadami. Tak, Ania się wprowadziła piętro nade mną i też była w ciąży, podobnie jak moja Paulina, w podobnym czasie. Więc był taki wspólny trochę temat. Tak, takie mieliśmy... piętro prawie. Tak. Tak. I tak jak już mówiłem w odcinku urodzinowym, gdy to totalny przypadek, po prostu zapytałem Anię, czy nie chciałaby pomóc mi w nagrywaniu podcastu, że chodzi za mną taka myśl, a tak że Ania zaczęło. Była na macierzyńskim. Tak, to tak wyszło, no dobra. Bardzo, bardzo jakoś tak naturalnie, ale się mamy niezły flow, myślę. Tak, tak, tak. Obecnie. Taki szczęśliwy ten, happy coincidence, zdecydowanie. Kornel się pyta, dziękujemy, takie miłe pytanie, jak się czujemy w tych trudnych czasach? Całkiem, ja myślę, że całkiem nieźle. Znaczy się dużo nas to nauczyło, myślę, że też względem podcastu, że mimo takich trudności jesteśmy sobie w stanie jakoś tam poradzić, nawet tego, że powiedzmy, nie musimy się spotykać, chociaż oczywiście to spotkanie i tak dalej, nagranie wspólne jest o wiele lepsze, jak się widzimy tak face to face, jednak to nie jest przeszkoda, nie? Jakby... To prawda. No a jeśli chodzi chyba, o... Chyba, że odłączyłam na... internet. To prawda. No a jeśli chodzi o te inne elementy, no są to naprawdę trudne czasy dla nas wszystkich. Dla wszystkich. Pod wieloma różnymi względami. No tak jak mówiłem, chyba nie chcę dzisiaj koncentrować się na negatywach, natomiast współczuję, naprawdę współczuję autentycznie. Jak widzicie, mam nadzieję, jestem dość empatyczną osobą i staram się jakby wczuć w sytuację wielu osób i to jest naprawdę trudna sytuacja. Ale no i ma też swoje takie trzymamy ciekawe, za wszystkie kciuki. Ma też takie ciekawe strony właśnie, no, odkrywa się rzeczy, które wydawało się, że wcześniej się nie da, jak na przykład pracować mając dwójkę dzieci w domu. Tak. Trzeba być bardzo kreatywnym. I prowadzić zajęcia i ogarniać, czy nagrywać podcasty po nocach. Jak moje dziecko śpi. Jak dzieci śpią, tak. Czy nagrywać właśnie zdalnie. Także na pewno dużo rzeczy się udało nam odkryć. No dobrze, i to koniec pytań, przynajmniej tak mi się wydaje. No dobrze, przejdźmy do podsumowania, bo to już godzina 4. Aniu,
That is all for today. Wiemy, że nie wszyscy mogliście być z nami na żywo. Zawsze możecie podzielić się z nami uwagami, pisząc maila na kwadrans@szymon.edu.pl, gdy już przesłuchacie tego odcinka. Nie zawsze uda się odpisać na wasze maile, przepraszam, ale zawsze uda mi się ją przeczytać. Czytam autentycznie każdego jednego maila od was. Dziękujemy za udział w konkursie i historię waszych sukcesów. Każdy może mieć inną motywację do nauki angielskiego. My staramy się pomóc wam przełamać lęki przed mówieniem. I przed popełnianiem błędów. Koncentrujcie się na komunikacji, a wszystko będzie dobrze. Przypominamy, że na stronie www.sklep.kwadransnaangielski.pl już trwa sprzedaż książeczek z notatkami i przedsprzedaż lekcji mini, które do 10 czerwca są tańsze o 25%. Lepszych cen już nie będzie. Dziękujemy wam ślicznie, że byliście z nami do końca. Bye. Bye.